Piotr Szkocki, dzień dobry. Rozpoczynamy teletydzień. Od września w szkołach trwa rewolucja żywieniowa. Wprowadzono zmiany w diecie uczniów i kary za niestosowanie się do nowych przepisów. Gmina Police już rok temu wprowadziła program Jem, a nie tyje, który uczył dzieci, co warto jeść i czego unikać, oraz kładł nacisk na aktywność fizyczną. Warto co innego jeść, nawet gdyby przepisy o tym nie mówiły. Ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli nie będzie zmiany świadomości, to w sklepikach mogą być zdrowe produkty, w stołówki też mogą stosować prawo, a dziecko i tak kupi w domu to, co będzie chciało, będzie jadło to, co będzie chciało i tego efektu nie osiągniemy. Według mnie prawo tylko wzmacnia, natomiast ono nie zastąpi zmiany nawyków i większej świadomości rodziców i uczniów na temat odżywiania. Nowe przepisy wprowadzono, by uczniowie byli zdrowsi i sprawniejsi. Za niestosowanie się do nich grożą wysokie kary, nawet do 5000 zł i nie mniej niż 1000 zł. Raz w tygodniu jest smażona, jest mięso smażone i przeważnie jest albo na parze gotowane, albo w ogóle gotowane, także jest raz w tygodniu ryba. Także myślę, że na pewno to wyjdzie na zdrowie dzieciom i na korzyść wszystkim. O opinię zapytaliśmy najmłodszych. Najbardziej mi smakowała zupa. Jaka? Kalafiorowa. Najbardziej mi smakowały naleśniki i gałąbki. W gminie Police 9% uczniów ma problem z nadwagą albo otyłością. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych w szkołach. Zmiany mają wyjść im na dobre. Bo teraz jest jakby trochę zdrowsze to jedzenie i można jakby nie ma zbytnio tego cukru, tłuszczu, różnych takich. Dzisiaj było bardzo dobre jedzenie. Była kasza i mięsko. A zupy nie wiem, bo nie jadłem. Z tej stołówki korzystają także osoby z zewnątrz. Choć od września cena jednego obiadu jest wyższa od złotówkę, to chętnych nie brakuje. Bardzo dobre są posiłki, tym bardziej, że ja jestem chora. A te posiłki mi odpowiadają, bo nie są natłuszczone, nie jest za dużo tłuszczu i takich różnych, wie pani, rzeczy, których nie powinno jeść. Dużo lepsze niż poprzednio, dużo smaczniejsze, no i zdrowsze przede wszystkim. Także poprzednich myśmy nie jedli, ale teraz jak nastała zmiana, zaczęliśmy właśnie tutaj często się stołować. W sklepiku szkolnym w Polickiej Ósemce można kupić sałatki ze świeżych warzyw i owoców, bułki z serem i pastą jajeczną, musli i galaretki. W gimnazjum nr 2 w Policach sklepik szkolny od ubiegłego roku funkcjonuje jako spółdzielnia uczniowska. Pomysłodawczynią jest nauczycielka Anna Bratek-Jabłońska. Nie sprzedaje się tu już produktów pszennych z dużą zawartością cukru i soli. Ubolewam trochę nad tym, że młodzież nie może dokonywać wyboru, świadomego wyboru, opartego na wiedzy między zdrowym jedzeniem, a tym, powiedzmy, niezdrowym, ale też smacznym. Jeszcze rok temu sprzedawano tu kilkadziesiąt drożdżówek dziennie. To się zmieniło, słodkie bułki zniknęły z półek. Mamy zawsze bułki, soki jednodniowe, takie owocowe. Też robimy różne właśnie owoce w miseczkach, czy wypieki same, które robimy. Gmina Police od 20 lat prowadzi bezpłatną naukę pływania wśród dzieci. Od ubiegłego roku projekt pływania kajakami po Łarpi, z którego korzystają uczniowie klas trzecich gimnazjów. Gmina zachęca również uczniów do korzystania ze ścieżek rowerowych przy dojeżdżaniu do szkoły.